pewnego pamiętnego dnia w Lahaina, spokojnym hawajskim miasteczku znanym ze swoich wspaniałych plaż i bogatej historii, doszło do katastrofy w postaci szalejącego pożaru, który na zawsze zmienił krajobraz i życie jego mieszkańców. Jesus, please, obszary zniszczone przez pożary na Hawajach wzrosły w ostatnich dekadach prawie 4-krotnie. Za ten wzrost eksperci obwiniają rozprzestrzenianie się obcej roślinności oraz cieplejszą i bardziej suchą pogodę, wynikającą ze zmiany klimatu. We wtorek, 8 sierpnia, w Lahainie wybuchł pożar, który zniszczył 80% historycznego miasta. Lahaina leży w hrabstwie Maui na Hawajach w USA i obejmuje miasto Lahaina oraz nadmorskie kurorty Kāʻanapali i Kapalua. Populacja to około 13 tysięcy. Pożary rozprzestrzeniły się szybko na skutek połączenia suchych warunków, silnych wiatrów i innych czynników środowiskowych, co sprawiło, że opanowanie płomieni stanowiło ogromne wyzwanie dla zespołów strażackich. Chyba niewidzialnych zastępów straży. Dowiadujemy się z oficjalnych doniesień. Lahaina, mimo iż wygląda jak 3 baraki na krzyż, nazywana jest miasteczkiem historycznym. I tak dowiadujemy się dosyć prędko, że już pod określeniem historyczne kryją się pewne dawne regulacje budowlane uniemożliwiające budowę nowoczesnych obiektów. I w ten oto sposób zostajemy wciągnięci w świat kontrowersji, nieścisłości i zastanawiających anomalii, które towarzyszą pożarom na Hawajach. W tym filmie przeanalizujemy niektóre z nich, ale spojrzymy również, co piszą niezależni fact-checkerzy. Zauważam bowiem coraz częściej, że ci fact-checkerzy często znają teorie spiskowe, które jeszcze nie zaczęły krążyć w internetach, ale po kolei. Niezależni komentatorzy w mediach społecznościowych, fajne określenie, zwracają uwagę na to, że na dostępnych materiałach wideo często widoczne są obrazy spalonych domów otoczonych zielonymi drzewami, które nie uległy spaleniu. Rzeczywiście widzimy wiele takich obrazów. Gwoli ścisłości należy jednak zauważyć, że od czasu do czasu widać i jakieś opalone drzewko. Osoby, które kiedyś grały w SimCity, może podobne wrażenie mają jak ja. Tam też można było wyburzać teren jakby kratka po kratce. Oglądając niektóre filmiki, można mieć wrażenie, jakby ktoś tutaj grał rzeczywiście w SimCity i wpadł na pomysł, że trzeba co nieco wyburzyć, aby postawić coś nowego. Krążą również materiały pokazujące jakby celowo wybrane, nienaruszone budynki wśród innych, które uległy doszczętnemu spaleniu. Fact-checkerzy z Deutsche Welle popełnili bardzo szczegółowy artykuł o teoriach spiskowych związanych z Hawajami. Przyjrzymy mu się szczegółowo później, ale twierdzą oni m.in., że wiele zdjęć nie przedstawia wcale Hawajów. Ten materiał na przykład przedstawia Hawaje. Ten jednak przedstawia zgliszcza pożarów w Paradise w Kalifornii z listopada 2018. I w sumie dobrze, że to wyciągnęli, bo w mojej opinii te obrazy z Kalifornii wcale nie wyglądają mniej zastanawiająco niż te z Hawaju. Ale inne wrażenie, które mnie nachodzi podczas oglądania np. filmów ze słynnej Front Street, jest takie, jakbym patrzył na scenografię do jakiegoś taniego filmu wojennego. Tak jakby podpalono tylko tę jedną ulicę na potrzeby filmu. To jest filmik, który często pokazuje się na TikToku z różnymi ścieżkami dźwiękowymi, ale ta jest chyba oryginalna. Zwróćmy uwagę, jak dziwnie to wygląda. To wygląda, jakby ta pani po prostu jechała ulicą jak na co dzień, tylko tyle, że tym razem jej ulica po prostu sobie płonie. Nikt jej nie ostrzegał, sąsiedzi nie widzieli nadchodzącego pożaru. Tak jakby cała ulica nagle zaczęła płonąć. Zauważmy również, że takie szkieretowe konstrukcje szybko palą się do zera, a tu wszystko jeszcze płonie. Więc musiało się rzeczywiście rozpalić jakby przed chwilą i wszędzie jednocześnie. Wygląda, jakby domy paliły się punktowo pomiędzy drzewami i innymi nienaruszonymi budynkami. No different, all the same fire footprints, things that don't make sense. Here, a home's on fire and nothing else. Ja nie zauważyłem również nigdzie zastępów straży pożarnej, ale może źle patrzę. Piszcie w komentarzach. No to już mówię. Dla porównania, pożary w Kanadzie czy w Grecji zazwyczaj wyglądają jak nadciągająca ściana ognia, która stopniowo pożera zarówno lasy, jak i domy. The fight is on. France and Italy sending planes, and nearly 800 firefighters from Poland, Romania, Slovakia and other countries are now involved. Tutaj natomiast brakuje zupełnie obrazów takiego nadciągającego frontu. Pewnie wielu z Was zauważyło, że zanim zdążono ugasić ogień, w mediach społecznościowych krążyły już treści z teoriami mówiącymi o tym, że na Hawajach miało miejsce coś w rodzaju celowego wyburzania za pomocą ukierunkowanej broni energetycznej. Ukierunkowana broń energetyczna, znana jako fuse, to broń, która stosuje promień wysokiej energii. Należą do nich lasery, mikrofale i wiązki cząstek. Po dekadach badań w Stanach Zjednoczonych podwykonawcy wojskowi ogłosili w 2015 roku, że oczekują wejścia do służby tych systemów pod koniec roku 2020. Obecnie informują, że systemy są gotowe do zastosowania na polu walki. Rosja, Chiny, Indie i Wielka Brytania również rozwijają broń energetyczną. Iran stosuje te systemy od 2013 roku przynajmniej. W roku 2019 Turcja była pierwsza, która zastosowała te technologie w bitwie. Turcja twierdzi, że zestrzeliła chińskiego drona używanego przez libijską armię. 16 września sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych USA poinformował opinię publiczną, że Rosja i Chiny już uzbroiły satelity w ukierunkowaną broń energetyczną. W międzyczasie Beijing i Moskwa zamieniły kosmos, dotychczas pokojową arenę, w domenę wojny. Uzbroili kosmos w zabójcze satelity, broń energetyczną i inne. Jednym z najbardziej charakterystycznych obrazów tej katastrofy są dosłownie strumyczki roztopionego, a później zastygniętego aluminium, pochodzącego z aluminiowych felg i części silników. Chciałem powiedzieć, że to jest niemożliwe. Ja znam dwóch kapitanów straży pożarnej. Mówili mi, że w swojej całej karierze nie widzieli pojazdów w takim stanie. Topiły się również szyby samochodowe. Stal, jak i asfalt pozostały nienaruszone. I tak stal topnieje w temperaturze 1400 do 1450 stopni Celsjusza. Temperatura topnienia aluminium jest znacznie niższa i wynosi około 660 stopni. Niektóre stopy topią się już przy 500 stopniach. Natomiast o asfalcie naturalnym, osadowej skale pochodzenia organicznego czytamy, że jest on kruchy, ale mięknie już w temperaturze 20 do 50 stopni, a temperatura jego topnienia to 50 do 60 stopni Celsjusza. Dodam jeszcze, że temperatura, przy której drewno się zapala, to około 210 do 350 stopni. Komentatorzy w mediach społecznościowych, jak ja lubię to określenie, zwracają uwagę na to, że samochody o niebieskim kolorze pozostały niespalone. Gwoli ścisłości zauważyć należy, że nie wiemy jednak, ile niebieskich samochodów i innych rzeczy uległo spaleniu. Widzimy tylko te, które ocalały, a tych jest bardzo mało. Są znane z tego, że chętnie osiedlają się tu osoby wybitnie zamożne i celebryci. Do najważniejszych należy medialna miliarderka Oprah. Posłuchajcie, oto teorię z Maui. Tam jest jakaś celebrytka, która tam żyje. Jej dom został nienaruszony. Ona posiada tam sporo ziemi. Nie wiedziałam o tym. Ale jest jeszcze inna teoria. Słyszeliście o tych laserach? Lasery to gruba sprawa. Lasery z kosmosu to spowodowały? Najwidoczniej wszystkie niebieskie rzeczy pozostały nienaruszone, a to gruba sprawa. Słyszeliście o tym? Niebieskie domy się ostały. Tak, niebieskie domy, niebieskie samochody. Najwyraźniej jest to jakiś specjalny typ lasera, który nie rusza niebieskiego. A także Jeff Bezos od Amazona. Nieruchomości bogaczy miały pozostać nienaruszone przez ogień. Niektórzy twierdzą, że dom Oprachy ma niebieski, ma niebieski dach właśnie z tego powodu. Nie sprawdzałem, czy jest niebieski. Istnieje też filmik, na którym pani mówi, że Oprah krótko przed wybuchem pożaru wynajęła prywatną firmę przeciwpożarową. You're so concerned about what's happening in Maui that you somehow managed to hire a private firefighting team to protect your land before the fire started. Nie przyjęła też żadnych ocalałych do domu. Zamiast tego wynajęła firmę ochroniarską, która miała jej dom chronić. You've hired a private security team to keep them off your land. Kumacie przyjechała odwiedzać ocalałych ze swoją ekipą kamerzystów i ją nie wpuścili. Widzicie? Odmówili jej wstępu do schroniska na Maui. To jest te gęby, nie? To jest narcyz, człowiek. Poza tym ma też jakieś dziwne, nieruchomościowe interesy na Hawajach. Tak oglądam te filmiki o tej Oprze i powiem wam te kwoty, które ona wydała na Hawaii. Tam 4 miliony, tutaj 3 miliony i tam później jeszcze jakieś kawałki ziemi. Zobacz, po 100 tysięcy. Ona jest miliarderką, także dla niej to jest jak grosze po prostu. Także wydaje mi się, że oni tutaj troszeczkę przesadzają, po pierwsze, a po drugie, to już jest chyba trzeci raz, gdy jakieś jej nieruchomości przetrwały pożary, nienaruszone. No to ja sobie myślę tak, ona kupuje na pewno mnóstwo nieruchomości, bo ci bogaci ludzie raczej najczęściej w nieruchomości, zwłaszcza teraz, inwestują. Więc to, że akurat 3 nieruchomości były gdzieś w pobliżu pożarów, no to mógł być naprawdę przypadek. A to, że ona ma tyle doświadczenia z pożarami, no to nic dziwnego, że ona wzięła sobie jakąś prywatną firmę strażacką na wszelki wypadek. Nie. Także to jest przeginka. Ale wiecie, możliwe, że ona się w jakimś klubie z kimś tam spotyka, z jakimiś senatorami. Wiesz, mamy teraz taki patent, możemy ci wyczyścić ogródek. Chcesz Hawaje? Możemy ci zrobić na czysto. Weź już skończ, już weź dać. Patrzcie, robiłem Oprah with Generals, ale tu na razie niewiele jest. Tutaj z jakimś chirurgiem wojskowym gada, ale gdy wbije Oprah with Military. Może mieć znajomych w wojsku, why not, stary? Wszystko co oni robią, robią, bo mogą. No dobra, dobra, to... No dobra, weź, to, no... Weź... No, kończ. Ale wracając do niebieskich dachów, szukając czegoś na ten temat, odkryłem, że amerykańskie wojsko prowadzi jakąś misję niebieskiego dachu. Przegląd misji brzmi tak. Zapewnienie pomocy technicznej Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego w nawiasie FEMA, to ci od tych plastikowych trumien, władzom stanowym i lokalnym i lub zarządzanie i kontraktowanie montażu niebieskiej folii z tworzywa sztucznego na dachach uszkodzonych domów. Czy ma to jakiś związek z kosmicznymi laserami? Nie wiem. Simpsony, jak zawsze, oczywiście przepowiedziały cały incydent. Tu widzimy zawinięty w niebieski materiał pomnik u Simpsonów, a tu zwinięte niebieskie parasole w realu. Potem w mediach społecznościowych zaczął pokazywać się ten filmik i inne o podobnej tematyce. Kolor, który ma nas rzekomo chronić przed tego typu bronią, ma się nazywać Royal Blue. To taki elegancki, ciemniejszy niebieski. Czy stoją za tym jakieś naukowe fakty? Na razie nie wiem. Ale mam kumpla, który pracuje na laserach. Może zrobimy jakiś teścik. Tutaj mamy w małej skali pokaz, jak mogłaby działać taka broń energetyczna. I just want to show them that that's ridiculous and it doesn't work. So you see that red dot right there? That's where the laser beam is going to shoot and it's not going to do anything. Aloha everyone. Rozmawialiśmy o tym, jak zmiany klimatu doprowadziły do wielu katastrof, między innymi do dramatycznych pożarów na Hawajach. Również w tym filmie przyjrzymy się negatywnym skutkom zmian klimatu, przed którymi nawet naukowcy nas nie ostrzegali. Na tym wykresie zresztą widać, jak wzrosła ilość ofiar wydarzeń związanych z klimatem przez ostatnie 100 lat, od 1920 do 2020. Czerwona kreska to te niezwiązane z klimatem. Ciekawe, na której krzywej wylądują u historiografów mieszkańcy Maui. Zanim jednak do tego dojdziemy, wróćmy krótko do zagadnienia, które nas chyba interesuje najbardziej. Mianowicie podejrzeń o zastosowanie tzw. ukierunkowanej broni energetycznej. Bo na ten temat w mediach społecznościowych można znaleźć wszystko. Teraz, gdy cały skrypt do filmu mam już napisany, zaczęły pojawiać się dalsze raporty o anomaliach. Niektóre nieźle powykręcane. I'm talking to 30-year fire captain Matt Dinkin. Słyszałem opowieści o tym, że drzewa albo gotowały się, albo paliły się od wewnątrz. Wielkie drzewo, prawdopodobnie ponad 1,20 m średnicy. Mamy jego zdjęcia. Na środku asfaltowego placu wypaliło się doszczętnie wewnątrz. Gdy przyjechała straż i je ucięła, to wyglądało w środku jak piec, bo kora cały czas była na zewnątrz, a w środku wszystko było wypalone. Te drzewa palą się od wewnątrz. Natomiast nie paliły się na przykład liście eukaliptusa, które są podobno bardzo bogate w różne łatwopalne olejki. Drzewo palmowe bardzo łatwo się zapala. W mojej okolicy mieliśmy kilka pożarów samochodów właśnie pod palmami. One palą się w sekundę. One są jak trawa, cieniutkie. Gdy jest na nich trochę martwych, pierzastych liści, to palą się po prostu w sekundę. Natomiast gdy patrzę na te drzewa tutaj, są one zwiędłe i poczerniałe. Często to widzę. Wszystkie te martwe drzewa mają czarny kolor. Liście są czarne, jak wolno gotowana pianka, a jednak pozostały niespalone. Sami widzieliście w poprzedniej części obraz ulicy, gdzie wśród domów palił się tylko jeden samochód. Niektórzy rozmówcy są otwarcie przekonani, że ta sama siła, która spowodowała pożar, jest również w stanie kierować pogodą, na przykład wiatrami. To jest Matthew Dakin, kapitan straży pożarnej z 33-letnim stażem. Zapytany przez panią, czy widział zdjęcia z pożaru w Maui, Matthew odpowiada: What do you think about that? Well, here's the thing. They're just definitely not natural, but definitywnie nienaturalne, ale teraz to łatwo powiedzieć, ponieważ oni kontrolują pogodę. Na tym pani przytakuje. Nawet wiatr. Wystarczy, że przekierujesz silny wiatr na ogień i możesz spowodować gigantyczne zniszczenia. Możesz dokonać niesamowitych zniszczeń już tylko przy pomocy tego jednego narzędzia. A oni kombinują to jeszcze z jakąś bronią energetyczną, wiązkami i kto wie z czym jeszcze. To są oczywiście wszystko spekulacje, ale wiemy, że mają pełną kontrolę nad pogodą. Mają, przytakuje pani z widocznym przekonaniem. Straciłem już zainteresowanie i przestałem o tym mówić, bo dla mnie to jest po prostu tworzenie oręża z pogody. Tak jak oni czynią to ze wszystkim. Oni mogą robić huragany, powodzie, oni kontrolują pogodę. To jest straszne narzędzie, którego używają, a oni używają go w tej chwili na całym świecie. A niedawno zapraszali jeszcze do Radia Tok FM psychiatrów, którzy tłumaczyli, jakie zaburzenia trzeba mieć, aby w to wierzyć. Na Radiu Tok FM nie da się nic znaleźć, bo tam co 2 sekundy pojawiają się reklamy na całą stronę, a zarazem coś innego. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Dlaczego ludzie wierzą w pseudoteorie? Gwiazdą programu jest pan, to jest profesor Tomasz Grzyb. Posłuchajmy. I oczywiście możemy się śmiać z ludzi, którzy w takie rzeczy wierzą, w lewoskrętność, albo w płaską ziemię. No to oczywiście musiało być, ale przejdźmy do dla nas w tym kontekście najważniejszego słowa. Albo w chemitrails, albo w całą masę różnych innych rzeczy. Patrz, naukowy synku. I oczywiście możemy z takim dużym poczuciem wyższości mówić o nich: och, właśnie o to chodzi. Ależ oni są niemądrzy, och, ależ oni są niewykształceni. Możemy mówić o nich z poczuciem wyższości. ale pan naukowiec mówi o nich z poczuciem jeszcze wyższym. On nie jest tylko ponad nami niewykształconymi siłami, ale on jest nawet ponad tymi, którzy z nas już kpią. Wierzą w takie brednie. Brawo, ziom. Zresztą ja często się z takimi ludźmi spotykam. No, taki pan Artur, który w moim domu wykonuje różne proste czynności, których ja wykonać nie potrafię. Teraz można sobie wszystkie programy geoinżynieryjne na tej oficjalnej, interaktywnej mapie zwyczajnie obejrzeć. No i proszę pana naukowca, ta mapa została stworzona przez ETC Group i Fundację Heinricha Bölla. No może pan im zarzucać nienaukowość, wtedy nie mi. I teraz zobaczcie sobie, nawet mi trochę kopara opadła, gdzie ja myślałem, że ja wszystko wiem. Tu macie 4 punkty w 4 kolorach. Tu jest usuwanie gazów cieplarnianych. Artificial upwelling to są sztuczne upwellingi. Biowęgiel, chowanie i przechowywanie dwutlenku węgla, używanie i magazynowanie. To jest bezpośrednie łapanie powietrza. To jest w ogóle ciekawa technologia, warto poczytać. I tu jest rozszerzone pogodowanie na przykład. A to jest nawożenie oceanów. Tu jest zarządzanie promieniowaniem słonecznym. Robienie chmur cirrus troszkę cieńszymi. Tutaj jest w ogóle taki patent, że jest sianie śnieg i zasiewanie zboża, które wysoko odbijają promieniowanie słoneczne. To jest albedo, wysokie albedo, to jest wysoki stopień refleksji, reflektora w tym przypadku ziemi. Zobaczcie, forest clearance, czyli oni usuwają las, żeby nie pochłaniał tyle słońca. Boże, zamiast tego mają siać jakieś odblaskowe trawy. Dalej macie mikrobąbelki i jakaś piana morska i stratosferyczne wstrzykiwanie aerozoli, SAI, Stratospheric Aerosol Injection. I tu na dole już nie wiedzę jeszcze zawieszone, skończone albo trwające. Czerwone jest zwiększenie odpadów atmosferycznych, zwiększanie i zmniejszanie i tylko zmniejszanie. I tu tak samo. I jeszcze planowane dochody. No i na zielono mamy projekty z glonami, projekty badawcze i inne. No, także warto by było nas teraz przeprosić, nas szurów, ale wiem, że się tego nie doczekamy. Wy będziecie po prostu palić głupa, tak jak w tym przypadku. Tworzy się sztuczne chmury za pomocą wysypywania jakichś substancji, które są tak zwanymi jądrami kondensacji. I chmurę można w ten sposób stworzyć, ale to są zupełnie inne, moi drodzy, rzeczy. Wy chemitrailsami nazywacie smugi kondensacyjne po klasycznym, normalnym ruchu pasażerskim, moi drodzy. Człowieku, odkąd ja mam YouTube'a, teoria o chemtrailsach była tylko jedna, że coś się w powietrzu rozpyla. Nikt nie wiedział przecież, co jest rozpylane. To były różne spekulacje, nie było różnych teorii spiskowych. I oto mam do was wielki żal, że łatwiej wam było nagadać mi, niż poświęcić pół godziny i żeby po prostu uzupełnić braki wiedzy. Bardzo emocjonalna przemowa. Włączamy stoper. No to trzeba bić chemtrails wiki. Sumi chemiczne, to jest teoria spiskowa. Postulaty teorii. Rozpylanie nieznanych substancji przez duże odrzutowce wojskowe na dużej wysokości. Sterowanie pogodą na masową skalę przez rządy państw. Walka naukowców ze zmianami klimatu, co może powodować zatruwanie, trudności. Stanie pęku glinu przez Monsanto w celu zmiany pogody i pH gleby, aby mogły... Tak na marginesie powiem wam, że może w tym coś być. Że te pola się tak szybko paliły, jeśli oni naprawdę rozpylają aluminium, bo aluminium się mega szybko pali. Niektórzy mówią, że nawet woda się paliła i że z pewnością nie było to rozlane paliwo. No cóż, trudno to sprawdzić, ale na pewno mamy obrazy spalonych łodzi stojących bardzo daleko od brzegu. Czy to wiatr przywiał płomienie? Uchwycono również sygnaturę skanowania wyspy przez jakiś zielony laser. Narracja jest taka, że robił to chiński satelita. Natomiast jakiś wojskowy Amerykanin mówi, że jest to normalne i oni w taki sam sposób skanują terytoria w Chinach. Istnieją również doniesienia, że pożary mogły zostać spowodowane liniami wysokiego napięcia, które pospadały na suchą trawę. Ten rozbłysk tutaj ma to udowadniać. To jest podobno autentyczny materiał z jakiejś kamery przemysłowej. Tak na szybko wam pokażę tego gostka, on tu jest taki przebrany w taki mundur i on to opowiada jakieś takie historie, że tam doszło do strzelanin w ogóle pomiędzy FEMA i amerykańskimi Marines, że przyłapali FEMA, jak zakupuje coś tam w lesie, jakieś ciała czy coś i podobno zneutralizowano jakiś konwój w ogóle. I teraz zobaczcie, to co on tutaj gada, to tutaj jest wszystko później napisane na jakimś tweetie. Ja zauważyłem, że ludzie po prostu czasem coś tweetują i sami to podają jako źródło, wiecie? Znalazłem już taki film, który zobaczyłem. To są wyniki wyszukiwania na DuckDuckGo chyba. No i ta pani tutaj komputerowym głosem mówi, że to jest nieprawda, że ministerstwo powiedziało chyba nawet, że to jest wszystko nieprawda, BS. Także ja to na razie katalogizuję jako ściemę. Pozostańmy przy tym, co na razie wiemy. Aby za daleko nie odlatywać, wybrałem kilka przyziemnych tekstów z Wikipedii, krótkich, ale w mojej opinii ciekawych i przede wszystkim popartych źródłami. Od razu mówię, że w tle mogą pojawiać się obrazki nieznanego pochodzenia i autentyczności. Te promienie to raczej nie lasery, tylko tak zwane lens flery pomazanego obiektywu. Pochylimy się nad tym, gdy uzbiera się tego więcej. Pozostańmy przy tym, co na razie wiemy. Więc aby za daleko nie odlatywać, wybrałem kilka tekstów z Wikipedii, takie krótkie, ale konkretne i poparte źródłami. W angielskiej Wikipedii jest dosyć obszerny artykuł o ukierunkowanej broni energetycznej. Jako pierwszą tego typu postrzegamy lustra Archimedesa, ale dowiemy się również, że już naziści nad nią pracowali. Czytamy, że wśród badanej przez nazistów broni znajdowała się między innymi broń rentgenowska. Niemcy budowali akcelerator elektronów o nazwie reotron do generowania wiązek synchrotronu twardego promieniowania rentgenowskiego dla Reichsluftfahrtministerium. Wynaleziony przez Maxa Stiebecka w firmie Siemens Schuckert w latach 30. XX wieku został później nazwany przez Amerykanów Betatronem. Zamiarem było wstępne jonizowanie zapłonu w silnikach lotniczych, a tym samym użycie jako przeciwlotnicza ukierunkowana broń energetyczna w celu sprowadzenia samolotów w zasięg artylerii przeciwlotniczej. No i końcówka ciekawa. Reotron został zdobyty przez Amerykanów 14 kwietnia 1945 roku. Z takich pierwszych doniesień o użyciu broni energetycznej warto jeszcze wspomnieć, że podczas chińsko-sowieckich starć granicznych w 1969 roku CIA poinformowała sekretarza Henry'ego Kissingera, że ma 12 raportów o użyciu broni laserowej przez siły radzieckie przeciwko siłom chińskim. Niemiecka Wikipedia w artykule Energiewaffe bardziej porusza temat nowoczesnych systemów i tak czytamy, że w 2016 roku siły powietrzne Stanów Zjednoczonych rozpoczęły wyposażanie w broń energetyczną 4 samolotów typu AC-130W. System uzbrojenia ma mieć moc od 60 do 120 kW i ma być stosowany przeciwko pojazdom i naziemnym systemom łączności. W porównaniu do konwencjonalnego uzbrojenia armatniego, broń ta ma tę zaletę, że samolot może pozostać ukryty ze względu na aspekty niewidzialności podczas używania broni, jak brak emisji światła i dźwięku. Podobne systemy mogą być również stosowane w dronach UAV. Widzimy więc, że istnienie takiej broni nie jest wyssane z palca. Wiemy, że przynajmniej niektóre są od 8 lat w czynnej służbie i dalszych badań w tym kierunku z pewnością nie zaprzestano. Zakładam, oczywiście tylko. Łysy, wszystko fajnie, ale jak długo chcesz wałkować te Hawaje? To prawda, o Hawajach rozmawialiśmy już 2 razy, ale nie wszystko zostało jeszcze powiedziane. Pozostało kilka dziwnych kwestii, których nie omawialiśmy. Dodatkowo w międzyczasie pojawiły się interesujące nowe materiały. Pozostań więc do końca, a zobaczysz, że temat wcale nie jest jeszcze taki nudny. To było, tego nie było i tego nie było, ale robimy to tu, wrócimy tam później. Niniejszym mieszam to i to, to razem. Ten film teraz będzie o tych 2 tematach razem, ale chyba w 2 częściach. Wszystkie mają być ciekawe, ale jak pierwsza ci się znudzi, to przyjdź na drugą, tak? Arka? Siema, znaczy się. Zaczynamy! Dotychczas skupialiśmy się na anomaliach, powiedzmy, fizyczno-technicznych, ale to dopiero początek góry nieścisłości dotyczących pożarów na Hawajach. Słychać wiele głosów skarżących się na blokadę informacyjną jeszcze długo po katastrofie. Rząd podobno blokuje internet i nie wpuszcza dziennikarzy. Tu trochę ciężko zrozumieć, o co chodzi, ale jakiś dziwny gość zaczepia Nika i później się czepia, że przyjechał tu zużywać zasoby, które są potrzebne potrzebującym. Chodzą plotki o dużej ilości zaginionych dzieci. Tutaj widać, jak dziennikarze dopytują się burmistrza. I don't know. Yes, you do. How many children are missing? You know. I knew the answer to that. I would be happy to answer that. You have no estimate as to how many children are missing? Burmistrz w dostępnych materiałach sprawia wrażenie mało witalnego i generalnie unika odpowiedzi. Podobno z powodu silnych wiatrów szkoły w Lahaina wysłały wszystkie dzieci do domów. They sent the kids home from school because of the strong winds. Wiele z nich nie miało gdzie się podziać, gdyż rodziców nie było w domu. Friends in Maui right now giving me first hand that they saw a car seat in a car that was burned with a baby still in it. Tak mówi mieszkanka. Z niektórych tweetów wynika, że znaleziono niemowlęce kpci w fotelikach samochodowych albo jednego zwęglonego chłopca tulącego psa. Prawdopodobnie próbował chronić go przed ogniem. To jest tweet niezależnego dziennikarza Nika Sortora, który twierdzi, że policja w Maui użyła wobec niego przemocy za dopytywanie się burmistrza o zaginione dzieci. Burmistrz Bisen zna odpowiedź, ale nie chce jej zdradzić, pisze na twicie Nik Sortor. Mainstreamowe media odmawiają wywierania presji na burmistrzów w tej kwestii. Więc mieszkańcy i ja zaczęliśmy go w ostatnich dniach sami mocniej przyciskać. Od tego czasu stara się mnie demonizować i dyskredytować, pisze Nick. W Lahainie były 4 szkoły, do których uczęszczało ponad 3000 uczniów. Tylko 400 zgłosiło się do innych szkół, a 200 uczy się zdalnie. Buckle up, because this is going to blow your mind. Let's start with the fact that the fire marshals happened to be conveniently out of town that very night. How convenient, right? Niektórzy ludzie szukali schronienia w wodzie. Woda może chroni przed wysoką temperaturą, jednak nie chroni przed dymem i brakiem tlenu. Wrap this end around and use the arms to tie it around, and you can see, like, as I pulled it up, even so that's what you're breathing through all that smoke and stuff that the t-shirt. Wow, that's crazy to see. I haven't looked at that yet. Wait, there's more. W internecie spotykamy chrześcijańskiego pastora Jacka Hipsa. That Maui, specifically Lahaina, has been marked, I choose that word deliberately, as a smart city. Twierdzi, że 183 ciała zostały wyrzucone na brzeg sąsiedniej wyspy Lanai, że setki ciał oczekują w zamrażarkach na identyfikację, a 800 osób uznano za zaginione. Jednak według fact-checkersów są to informacje nieprawdziwe, gdyż oficjalne władze mówią, że to nieprawda. Podobno nie znaleziono żadnych ciał w wodzie. Krążą też informacje, że poszkodowani z Maui otrzymają w sumie $700 na głowę pomocy. Natomiast pracownicy FEMA, którzy przyjechali na akcję ratowniczą, zakwaterowali się w 5-gwiazdkowych hotelach po $1300 za noc. FEMA ponoć potwierdziła tę informację. Tu mieszkaniec mówi, że w tych hotelach można było przecież zakwaterować ofiary. Ciekawostką dla spiskowców może być dziwny zbieg okoliczności, polegający na tym, że szef policji w Maui, John Pelletier, sprawował również urząd podczas strzelaniny w Las Vegas w 2017 roku. Była to najgorsza pod względem liczby ofiar masowa strzelanina popełniona przez jednego człowieka w historii USA. Gościu wystrzelił 1000 naboi w tłum. Pelletier zarządza teraz sytuacją kryzysową w najgorszej katastrofie w historii Hawajów. przypadek? Pelletier pełni w Maui również funkcję koronera, czyli urzędnika stwierdzającego i badającego zgony. Według świadków, gdy pojawiły się pierwsze płomienie, władze odłączyły wodę i elektryczność. Przestała działać telefonia komórkowa i internet. Należy jednak przyznać, że pożar niszczył również maszty telefonii komórkowej, więc nie musiało być to koniecznie celowym działaniem władz. Oni mówią, że Maui ma bardzo dobry system ostrzegawczy, a tej nocy nie uruchomiono syren. Ten pan ma jednak na to logiczne wytłumaczenie. Syreny mają informować o tsunami i mieszkańcy mają wtedy biec w góry. Gdyby uruchomiono syreny, mieszkańcy biegliby do ognia. Jednak jednym z najbardziej przykrych zajść, które zaobserwowało kilku świadków, była zorganizowana przez służby mundurowe blokada dróg wyjazdowych z terenów objętych pożarem. Dodam, że takie zdjęcia docierają również z Kanady. The people who survived the Lahaina fires were the ones that ran down the barricades and ignored the cops. Natychmiast przypomniała mi się pewna sytuacja w Niemczech. Piszcie w komentarzach, czy ktoś z Was to jeszcze pamięta. Zapytałem Binga, bo ma dostęp do neta. Powódź w Niemczech, która jest otoczona skandalami, ponieważ rząd pomógł zbyt późno. Jaka to była powódź? Na co Bing szybko odpowiedział. Powódź, o której pan mówi, to katastrofa powodziowa, która miała miejsce w Niemczech w lipcu 2021 roku. Była to powódź stulecia, w wyniku której w samych Niemczech zginęło ponad 180 osób i spowodowała straty materialne o wartości miliardów euro. Już wtedy miałem moje paranoiczne podejrzenie, że władze celowo opóźniały pomoc, aby zwiększyła się ilość ofiar i strat. Zaostrzony w ten sposób dramat zostałby użyty w mediach do straszenia ludzi zmianami klimatu. Ktoś myśli, że nie byliby w stanie tego zrobić? Stary. No i proszę, pan Bastian jest hobby meteorologiem. Przed urlopem spojrzał na prognozy, widzicie? To ciemnoczerwone to są niesamowite opady deszczu, 300 litrów na metr kwadratowy i przełożył urlop. Natomiast pani minister nie przełożyła urlopu, wyjechała. Jak widzicie, było do przewidzenia. Macie hobby meteorolog. To jest jedyne, co nam teraz zostało, to są hobby naukowcy. Innej nauki nie mamy. Tu widzicie, ile było w Niemczech treści na ten temat. Na przykład tutaj, skandal ujawniony. Płatne podżeganie przeciwko bohaterom z Doliny Ar. Tam chodziło o to, że rząd tak długo zwlekał z pomocą, że ludzie wzięli w końcu sprawy w swoje ręce i wyłoniło się kilku autentycznych bohaterów zdarzeń. Ci oczywiście w mediach narzekali na rząd, a ten postanowił z nimi walczyć, niszcząc ich reputację, czyli na Polski obrzucając ich kupą. Zarzucono im kontakty do środowisk prawicowych, czyli robiono z nich po prostu nazioli. Heute geht es um eine Geschichte, die so absurd ist, dass man sie eigentlich kaum glauben könnte. Dann aber wiederum habe ich mir gedacht, nun ja, es ist ja Deutschland, da ist ja alles möglich. Vor allem, wenn es gegen die bösen Rechten geht. I również słuchając doniesień z Hawajów, można odnieść wrażenie, jakby władze starały się celowo podnieść ilość ofiar i strat. I również tutaj winą obarczane są zmiany klimatyczne. To, co tu widzicie, to są w sumie bardzo dramatyczne zdjęcia. Ci ludzie nie wiedzieli, czy przeżyją w tym momencie. Wszystko zależało od samochodu przed nimi. Dalej nic nie było widać. Długo się zastanawiałem, co bym zrobił w takiej sytuacji. Piszcie w komentarzach. Wyprzedzałbyś? Jak ta historia z blokadą się zakończyła, nie do końca wiadomo, ale możliwe, że dla wielu tragicznie. Krótko po katastrofie spalone obszary zostały ogrodzone płotem zasłaniającym widok. W ostatnich filmikach ludzie pokazują też, że przemysł turystyczny w okolicach spalonego miasteczka posuwa się jakby nigdy nic. Wygląda na to, że o tym pożarze mamy jak najszybciej zapomnieć, a ale niektórzy obserwatorzy zauważają, że niektóre miejsca ostatnich pożarów, tak jak hiszpańska Teneryfa, La Palma czy właśnie Maui, są członkami inicjatywy Smart Destination, to jest coś w rodzaju turystyczny Smart City, inteligentny cel podróży. What is a smart island? W związku z katastrofą na Hawajach, po mediach społecznościowych krążyły plotki, że niektóre pożary mogą mieć coś wspólnego z tworzeniem tzw. smart cities, czyli inteligentnych miast. Są to koncepty z kuźni Klausa Schwaba związane z trwającym obecnie wielkim resetem. On social media people are speculating about what could have caused the fires. One trending theory is that the fire started due to an attack from a directed energy weapon. I o dziwo najwięcej o tych teoriach można dowiedzieć się ze stron tzw. fact-checkersów. Bardzo rzetelny artykuł opublikowali nasi przyjaciele z Deutsche Welle, redakcji finansowanej przez niemiecki rząd. A piszą oni, że jak zawsze w przypadku klęsk żywiołowych czy innych drastycznych wydarzeń, publikowane są zdjęcia, które nie mają nic wspólnego z wydarzeniami, a jedynie szerzą mity spiskowe. Jednym z nich jest twierdzenie, że pożary lasów nie mają przyczyny naturalnej. Twierdzenie foliaszy numer 1, pożary lasów na Maui zostały spowodowane przez broń radiacyjną. Fact-checkerzy Deutsche Welle, fałsz. Redakcja Deutsche Welle odkryła, że to zdjęcie rozpowszechniane w internecie nie pochodzi z Hawajów, tylko ze startu rakiety SpaceX. To zdjęcie też nie pochodzi z Hawajów i nie z 2023, a z 2018 i to z jakiegoś ataku na garaż w Michigan. Problem jest tylko taki, że ludzie już wtedy mówili o zastosowaniu ukierunkowanej broni energetycznej. Twierdzenie foliaszy numer 2, filmy i zdjęcia z Maui pokazują, że atak z użyciem broni energetycznej został celowo zaplanowany w celu wdrożenia tzw. planów inteligentnych wysp. Fact-checkerzy Deutsche Welle, fałsz. Ale dlaczego warum? Wiele mediów społecznościowych twierdzi, że celowy atak z użyciem broni energetycznej powinien otworzyć drogę dla nowych projektów budowlanych na Maui, pisze Deutsche Welle. W tym filmie użytkownik twierdzi, że widzi związek pomiędzy pożarami a konferencją na temat Smart City, inteligentnego miasta. Według użytkownika celem konferencji było przekształcenie Maui w kompletną, inteligentną wyspę. Twierdzi, że to prawie tak, jakby niszczyli, żeby odbudować. Na następne wydarzenie, szczyt rządu cyfrowego na Hawajach we wrześniu 2023. Inna użytkownik podająca się za mieszkankę Hawajów twierdzi w swoim wiralnym filmiku, że rząd Hawajów chce uczynić Maui pierwszą inteligentną wyspą, a całą wyspą ma zarządzać sztuczna inteligencja. Dodaje, że w planach miasta jest także budowa wielopiętrowego kompleksu apartamentowo-handlowego w Lahaina, które jest miastem historycznym, które nie pozwala na nową zabudowę w obszarze metropolitalnym. Przyznam, że widziałem dużo filmików na temat Hawajów, ale żaden nie przedstawiał tych związków tak precyzyjnie jak artykuł Deutsche Welle. Pojawił się on szybko po incydencie, że można by pomyśleć, iż wiedzieli już wcześniej, jakie teorie spiskowe się pojawią. Gdy sobie wygooglujemy Smart Island, dowiemy się, że istnieje europejska Smart Island inicjatywa i Francja ma już pierwszą taką inteligentną wyspę, Belle Ile. W tym filmie autor zastanawia się, albo pyta, czy ta inteligencja ratuje wyspy, czy je niszczy tak naprawdę. Hiszpańska wyspa Teneryfa dołączyła do projektu Inteligentne Miejsca Docelowe, chyba Smart Destinations, w 2020 roku, a we wrześniu 2020 sporządzono raport diagnostyczny i plan działania w celu ostatecznego przekształcenia wyspy w inteligentny cel podróży. A w dniu 15 sierpnia 2023 na Teneryfie wybuchł nagle pożar lasu, wywołany wiatrem, upałem i niskim poziomem wilgotności, spowodował masowe ewakuacje, rozległe zniszczenia, a także przerwy w dostawie prądu i wody. W ciągu 3 dni ogień wkroczył w 6. generację tak zwaną, ze względu na swoją wielką intensywność i wysoce niszczycielską siłę. Jest to najgorszy pożar na Wyspach Kanaryjskich w ciągu ostatnich 40 lat i najgorszy pożar w Hiszpanii w 2023. Również inna hiszpańska wyspa, La Palma, przechodzi transformację do inteligentnej wyspy. Z ciekawości sprawdziłem, czy tam się nic nie paliło i patrzcie, pali się od lipca. Według doniesień prasowych pożar na wyspie La Palma wybuchł wczesnym rankiem w sobotę 15 lipca w El Pinar de Punta Gorda, gęsto zalesionym obszarze na północy. On the Canary Island of La Palma, wildfires are ripping through a forest, forcing the evacuation of 500 people. Ale czym jest ten inteligentny cel turystyczny? Hiszpańskie przedsiębiorstwo państwowe odpowiedzialne za monitorowanie innowacji i technologii w branży turystycznej Segit Tour definiuje inteligentny cel turystyczny jako innowacyjną przestrzeń skonsolidowaną w oparciu o ziemię i najnowocześniejszą infrastrukturę technologiczną. Tendencje w wykorzystaniu technologii w turystyce w 2019 roku wskazują już na tę innowację. Wykorzystanie narzędzi Big Data staje się coraz bardziej konieczne w sektorze turystycznym. Poznawanie klientów i przewidywanie ich potrzeb ma kluczowe znaczenie dla udoskonalania usług, przy czym wykorzystanie sztucznej inteligencji i chatbotów staje się coraz bardziej powszechne w celu poprawy komunikacji z podróżnymi. Pomyślmy, co ja tu przed chwilą przeczytałem. Lepiej wam się gada z chatbotami czy z ludźmi? Czy klienci nie mogą po prostu powiedzieć, jakie mają życzenia, tylko trzeba ich podsłuchiwać i potajemnie ich dane zbierać, żeby dowiedzieć się, przewidywać ich życzenia? No, to ja nie będę wiedział, co ja sobie życzę, tak? A firma turystyczna będzie wiedzieć? Przecież to wszystko jest tu napisane tak naprawdę, jeżeli przeczytacie z uwagą. Czym jest inteligentna wyspa Teneryfa? Inicjatywa ta ma na celu wykorzystanie technologii do przekształcenia wyspy i poprawy nie tylko jakości oferty turystycznej, ale także jakości życia jej mieszkańców. Celem jest przekształcenie Teneryfy w inteligentny cel turystyczny wyposażony w zintegrowane, inteligentne systemy zapewniające bezpieczeństwo i mobilność. Kiedy wybuchły pożary na Teneryfie? Pożary na Teneryfie wybuchły 15 sierpnia 2023 roku. Potężne pożary mają aktualnie miejsce w Kanadzie. These happen to be the fires that are blazing out in Yellowknife, Canada. Kanada najprawdopodobniej nie przekształca się w inteligentną wyspę, ale wokół pożarów panuje również wiele kontrowersji. Tu chodzi o miasteczko Yellowknife w Kanadzie. Miasteczko stało się finalistą jakiegoś challenge'u. Smart Cities Challenge to konkurs, w którym wzywa się społeczności kanadyjskie do zbadania, w jaki sposób dane i połączone technologie mogą osiągnąć znaczące wyniki dla mieszkańców. Yellowknife to węzeł handlowy na terytoriach północno-zachodnich. Nasza populacja liczy około 20 000 mieszkańców. To, co tu widzicie, jest rzekomo kontrolowanym wypalaniem lasu, aby zatrzymać pożar. Nie znam się, pozostawiam to ocenie ekspertów w komentarzach. Tu należy jednak wiedzieć, że jest to film sprzed 13 lat. Również to, co na tym filmie widać, ma przedstawiać pożar lasu w Kanadzie. To też wydarzyło się w terytoriach Northwest. To też pozostawiam wam do skomentowania. Generalnie wszystkie pożary wywołane są suchym i gorącym klimatem. Jego przyczyną są oczywiście zmiany klimatu spowodowane zbyt wysoką emisją gazów cieplarnianych przez człowieka. No może nieco inny obraz ukazuje się nam, gdy wbijemy w Google nazwę miejscowości, potem wyraz wildfire i dodamy jeszcze taki magiczny dodatek, który ostatnio znalazłem. Brzmi arrested. Arrested. I proszę, Portugalia. Portugal. Wildfires. Arrested. 3 osoby aresztowane pod zarzutem wzniecania dziesiątek pożarów lasów. 600 osób objętych śledztwem w sprawie podpaleń w Portugalii, TVP Świat. Ponad 50 aresztowanych dwutlenków w związku z pożarami lasów, The Portugal News. Mieszkaniec Luksemburga podejrzany o podkładanie pożarów w Portugalii. Kanada. Wildfires. Arrested. Mężczyzna aresztowany po 4 podpaleniach w Wiktorii w Saanich. Śledczy ustalili, że dziesiątki pożarów w Kanadzie były spowodowane podpaleniami w 2023 roku. Pożar w Grecji, uznany za największy w historii, odnotowany w UE, The Guardian. Greece. Wildfires. Arrested. Pożary w Grecji, 79 osób aresztowanych za podpalenie BBC News. Turcja. Turkey. Wildfires. Arrested. Proszę, 7 Rosjan aresztowanych w związku z pożarem lasów w tureckiej Antalii. Władze tureckie aresztują 6 osób w związku z pożarami lasów w 2 miastach. Achfal. Spain. Wildfires. Arrested. Pożar na Teneryfie. Od wtorkowego wybuchu pożaru ewakuowano ponad 12 000 osób. Le Monde. Hiszpańscy urzędnicy twierdzą, że pożar na Teneryfie został wzniecony celowo i TVX. Jak widzimy, takie pożary niewiele kosztują, bo wystarczy przekupić kilku rzezimieszków, a ile dobrego przynoszą? No właśnie, komu? Bo podpalacz wyciąga niewiele osobistych korzyści z pożaru lasu, prawda? Jako największy beneficjent przychodzi mi do głowy oczywiście ten czy tamten. Ten pan tu bardzo dramatycznie twierdzi, że wszystkie te ognie rozpoczęły się przed 17 sierpnia. No i? Podobno to była jakaś deadline. Aha. Na koniec zapraszam Was jeszcze na wspólne przyjrzenie się mapie pożarów świata. Robiłem to tak spontanicznie, bez kartki i w sumie już dosyć dawno, a teraz akurat tak ładnie pasuje, żeby to wkleić. Mam mapę świata. Kenia, Somalia, Tanzania. Nie no, Mozambik jest naprzeciwko Madagaskaru. To jest Mozambik. Co robią w Mozambiku? Jak wbijecie ognie w Hiszpanii, od razu a na mapie najwięcej ogni jest w Mozambiku. O Mozambiku masz, o, ten filmik, co wam tam pokazywałem, masakry jeszcze im robią. No, a Mozambik? Portugalska przez kilka wieków. W 75 uzyskał niepodległość. Patrzcie, co pozostawiła po sobie, no jak skolonizowała Portugalia Mozambik. Proszę bardzo, bo musiały najpierw przejść ludzkie, dać im kałachy, żeby się wyzwolili. Mają nawet kałacha przecież. To jest jedyna broń, która występuje na flagach narodowych, nie? Poza MP5, która jest na fladze RAF. No ale widzicie, że nie ma żadnych pożarów na wideo. Jakie wiadomości z Mozambiku? 6 miesięcy temu tam padał deszcz. Tutaj mamy film sprzed 7 miesięcy. Widzicie tam gdzieś pożary? No patrzcie, jak Mozambik wygląda. Ale przecież tam nie ma miejsca, gdzie by się nie paliło. Czy dobrze patrzeć, to na pewno jest Mozambik? No chyba tak, nie? Tu jest Madagaskar, tak równo. A także to jest dziwne. A teraz zobaczcie na przykład, dla przykładu tego, jakieś inne miejsce na ziemi. Nie, to nie ten filmik. No tu. Hiszpanię spójrzmy, jak wygląda dla porównania. Patrzcie, nie? Tyle jest pożarów w Hiszpanii. Większa, o tyle. A teraz wchodzimy na YouTube. Może Wildfires nie biłem. No nie, cały czas to samo wypada. Tu na mapce, o, Sycylia. Aha, czyli pierwsze wideo pożaru z Mozambiku to jest Sycylia. Czyli widzicie, no, Madagaskar i Mozambik, patrzcie. To było 7 miesięcy temu też. Czyli takie tam pogody są w Mozambiku. Pa. No, no dobra, no ale wróćmy na tą mapę wtedy, nie? Hiszpania. Nie pali się praktycznie nic. Wildfires in Spain. A tu patrz, to jest YouTube, nie? Na 3. miejscu jest dingo gryzie turystkę w pupę. Dingo w Australii. Bierz. On się chciał bać. Tak wygląda państwo, które według tej mapy NASA burned, po prostu burned. Także tak wygląda to na mapie. Jeszcze raz, proszę bardzo, wszędzie burned. W ogóle lubię, po prostu te klimatyczne rzeczy uwielbiam, stary, po prostu wszystko jest odwrotnie niż jest. Przyczyny skutkowo-przyczynowe pozamieniamy. Ale spójrzmy na właśnie Hiszpanię. No, 2 pierwsze są, widzicie, Spain Wildfire, czyli 2 pierwsze. Tutaj macie dalej Guardian, o, Spain, La Palma, Teneryfę, patrzcie. Tyle jest ogni w Hiszpanii, po prostu, stary. Tu, przypominam, pokazywałem ten obszar. Teraz na przykład w Brazylii, a to mówiłem już, że... Ja się chciałem kiedyś dowiedzieć, jaki jest poziom dwutlenku węgla wieczorem w Lasie Amazońskim, nie? I wbiłem tylko coś takiego CO2 level in Brazilian forest. I zobaczycie, wyskoczy, to się nazywa information flood, czyli powódź informacyjna, chyba. O, jeżeli to będzie tak, jak było wtedy, nie? Ale to chyba rok temu patrzyłem, tak zobaczymy, wbijam. Widzicie? To. Las Amazoński emituje więcej dwutlenku węgla niż absorbuje, słuchajcie. Takie badania wyszły. I to jest po prostu tutaj, jak przejedziecie, CO2 emission from fall. Widzicie? Wszędzie po prostu, że las emituje dwutlenek węgla, kumacie? Od 2010, po prostu to jest information flat, nie? Wszystkie artykuły od 2010, zobaczcie ile to skróluje, cały czas w dół, nie? Cały czas. Zobacz, Wildlife świętuje 20 lat ochrony brazylijskiego lasu. Stary, wycięli ćwierć. W ciągu 20 lat ćwierć wycięli. O czym, rozumiecie, oni, to jest największa ściema. To zostało założone w ogóle przez jakiegoś Brytyjczyka, który kolaborował w ogóle z Hitlerem czy coś, jakimś nazistą. I on tam jeździł na safari, strzelał do zwierząt i żeby to jakoś tam, wiecie, zmonetyzować czy coś, założył tą fundację. Ona jest absolutnie... Dobra, nie będę, bo muszę wam pokazać dowody, nie? Patrzcie, Greenpeace na samym dole w ogóle się udziela gdzieś. Pieniążki chcą... No, poczekajcie, może jak się wbije deforestation, powinna być jakaś mapa. To jest chyba ściema. Generalnie dla zwierząt się to wycina, nie? Na pastwiska. I z tych krów odpadem jest łój, który się importuje do Europy i dolewa do benzyny, do paliwa, stary. To jest zielona polityka Unii. Po prostu co oni wymyślają, stary, nie dość, że wymyślają coś głupiego, później się to okaże, że to jest głupie, to rozwiązują to. O, chyba to będzie prawdopodobnie. Tak wygląda to prędzej. Widzicie, czerwone to jest totalne wylesianie. Zielony jest forest, szare non-forest, no i niebieskie woda. Najfajniejszy to jest właśnie ten artykuł. Przeczytajmy w jaki sposób las deszczowy emituje dwutlenek węgla, bo generalnie to rzeczywistość wygląda odwrotnie, wiemy wszyscy, prawda? To się nazywa, by the way, gaslighting. To jest gdy... Ci ludzie chcą, żebyśmy zaczęli wątpić w rzeczywistość. Yes, I'm happy. Większość emisji jest spowodowanych przez ognie. Wiele specjalnie podłożonych. Jakieś badania zrobili, no te badania po prostu są zajebiste. Zrobili badania, z których wynika, że las emituje 1,5 miliarda ton dwutlenku węgla. Nikt nie wie w ogóle, co to znaczy. Podczas gdy wzrost lasu z tylko 0,5 miliarda tony usuwa z atmosfery. No, 1 miliard ton to jest emisja porównywalna do Japonii. Oni piszą tu, w tytule artykułu, że amazoński las deszczowy teraz emituje więcej dwutlenku węgla niż absorbuje. Dlaczego? Przez wypalanie. Rozumiecie to? O, jest już to nie jest clown world. To my chyba też będziemy emitować przez depopulację najwięcej. To na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj. Jak jesteś nowy na tym kanale, to wejdź na mój kanał. Na mój profil na YouTube i tam jest więcej filmów. Jest dużo playlist różnych. If you liked it, leave a like. If you like the content, please subscribe. Thanks for watching.